Sekcja tropikalna, śródziemnomorska strefa z akwariami. To wszystko będzie już niedługo dostępne dla odwiedzających Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu. Wśród nowych lokatorów egzotarium mają znaleźć się egzotyczne i rzadkie gatunki gadów, ssaków czy ptaków. Na jakim etapie są przygotowania i kiedy oficjalne otwarcie sprawdzała Karolina Komada? Łącznie 52 miliony złotych i prawie 3 lata pracy. Już wkrótce zostanie otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu. Głównym jego celem ma być popularyzacja przyrody oraz edukacja. Tutaj mamy 3 strefy geograficzne, które możemy zwiedzać na poszczególnych poziomach, ale ja zawsze to podkreślam, mamy też tą przyrodę rodzimą, bo od niej bardzo często zapominamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, co jest tą przyrodą rodzimą, co nie, a tutaj plus w Parku Bioróżnorodności będziemy mogli podziwiać przyrodę związaną z historią Zagłębia, z rejonem Przemszy, jak to kiedyś tak naprawdę wyglądało. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych. To właśnie dzięki nim możliwe było postawienie nowego obiektu, który zastąpił ten powstały w 1956 roku. Miejsce kształtowania pewnej wrażliwości dla młodego pokolenia, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, co jest nam bardzo potrzebne. Ja się cieszę, że tutaj właśnie w Sosnowcu na Zagłębiu ten obiekt powstaje. To wydaje się na pierwszy rzut oka łatwa inwestycja, postawić taką dużą kopułę, bryłę szklaną, a tak naprawdę wypełnić ją życiem, to już jest naprawdę wyzwanie. W budynku powstała duża sala edukacyjna wyposażona w komputery, mikroskopy i systemy multimedialne, gdzie uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii czy geografii. Egzotarium zostanie otwarte 2 grudnia.